Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów obradował 29 kwietnia w Bielsku-Białej. Głównymi zagadnieniami, nad którymi dyskutowano w Willi Sixta, były formy pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz wyzwania czekające samorządy po wprowadzeniu planowanych zmian podatkowych. Będziemy rozmawiać, jak często w ostatnim czasie, o finansowaniu samorządów, o zmianie, jeśli chodzi o subwencję oświatową. Będziemy przyjmować stanowisko w tej sprawie, również stanowisko w sprawie kolejnych zmian podatkowych, tych przyjemnych dla mieszkańców, obywateli, czyli obniżenie progów podatkowych, procentowych, które z kolei też obniżają wpływy do samorządu. Zauważamy, że to zjawisko jest bardzo, bardzo już niebezpieczne dla płynności nawet samorządów, dlatego też proponujemy rozwiązania, jak to wyrównać. W trakcie posiedzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia do grona Związku Gminy Bobrowniki oraz Gminy Haszlach. Śląski Związek Gmin i Powiatów to jedna z największych organizacji samorządowych w Polsce, z dosyć dużą siłą oddziaływania i dlatego też pracujemy nad tym, aby ten głos samorządów w tych ważnych sprawach, tak naprawdę dla mieszkańców, bo przecież nie dla nas prezydentów, którzy tutaj obradują, bo zawsze mówimy w imieniu mieszkańców i dla ich dobra. Tym samym związek liczy obecnie 153 jednostki samorządu terytorialnego z naszego województwa. O szczegółach posiedzenia można przeczytać w informacji na stronie internetowej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.